Tu Kazimierz, dzień dobry Państwu. Jestem Betany Beach. Jest tutaj ograniczenie szybkości na 35. Rowerkiem to nie grozi. Tu jest taki pomiar szybkości. Jest to egzekwowane, ale każdy kierowca może sprawdzić swoją szybkość. No i przede mną jest miejscowość South Betany. South Betany. I tam zawsze stoi policjant drogówki i wyłapuje tych, którzy znacznie przekraczają tą dopuszczalną szybkość. Jest zawsze obowiązkowo stoi wóz drogówki, tak trochę w rowie, w tym pasie zieleni, żeby nie było widać. No i jak widzi, że ktoś znacznie przekracza, go dogania i często jest. No jest tutaj takie ograniczenie z tego względu, że po drugiej stronie jest ocean. Ocean, plaża i mieszkańcy przechodzą przez tą dwupasmową ulicę przejściami. Są co prawda przejścia, no ale dla zapewnienia bezpieczeństwa tym przechodzącym po pasach jest to ustalone to ograniczenie szybkości. No, 25 ma facet. Daleko brakuje do 35. Tutaj też. No ale niektórzy sobie pozwalają bardzo mocno.